Drodzy weterani misji poza granicami kraju, szanowni państwo, braterstwo, odwaga i poczucie odpowiedzialności. O tym trzeba mówić w Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Polscy żołnierze od kilkudziesięciu lat znaczą szlak na mapie świata. Jesteśmy w wielu zapalnych rejonach, służymy na rzecz pokoju oraz bezpieczeństwa na terenach zagrożonych wojną. Tam, gdzie nas potrzebują. To obecność obowiązkowa. Biorąc udział w misjach, potwierdzamy wiarygodność sojuszniczą i zyskujemy zaufanie. Walcząc o bezpieczeństwo Polski, daleko od jej granic, udowadniamy, że nasz kraj, jako część wspólnoty międzynarodowej, angażuje się w problemy światowego bezpieczeństwa. Misje przynoszą wiele korzyści Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej. Działania żołnierzy poza granicami kraju to okazja do doskonalenia umiejętności w warunkach bojowych, trenowania interoperacyjności i zdobywania nowych doświadczeń. Ale podczas ich pełnienia ponosimy także koszty i nieodwracalne straty. Ryzyko i poczucie zagrożenia, wielomiesięczna rozłąka z najbliższymi, narażanie własnego zdrowia i życia, ludzkie dramaty. To wielki dowód poświęcenia i oddania, które zasługują na najgłębsze uznanie i szacunek. Wielu polskich żołnierzy podczas operacji zagranicznych oddało życie i odniosło rany, służąc sprawie pokoju poza krajem. Chylę czoła i obiecuję, że będę dbał o to, aby pamięć o Was trwała. Słowa wsparcia kieruję do rodzin i bliskich tych żołnierzy. Będę robił wszystko, aby postawa Waszych bliskich była doceniana i uhonorowana. W Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom misji wojskowych, byłym i obecnym żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom wojska za Waszą gotowość i poświęcenie. Bądźcie silni i nie ustępujcie w szukaniu nowych wyzwań. Wyrazy uznania kieruję także do Waszych rodzin i osób bliskich. Dziękuję za wsparcie, którego udzielają Państwo każdego dnia swoim najbliższym pełniącym służbę ojczyźnie. Doskonale wiem, jak ważne jest to dla nas, żołnierzy.